Bardzo się cieszę i gratuluję kadetom, którzy złożyli ślubowanie. Złożyli ślubowanie dlatego, że chcą być żołnierzami Wojska Polskiego. Każdego z nich zapytałem, co planują po skończeniu szkoły i usłyszałem odpowiedź, że służba w Wojsku Polskim. To naprawdę bardzo dobry wybór. Gratuluję rodzicom, że tak wychowali swoje dzieci, że wychowali właśnie w poczuciu służby ojczyźnie. Bezpieczeństwo jest warunkiem kluczowym dla rozwoju Polski. A żeby Polska była bezpieczna, Wojsko Polskie musi być silne. Znów, żeby Wojsko Polskie było silne, musi być liczne i musi być dobrze uzbrojone. Chodzi o to, żeby odstraszyć agresora, chodzi o to, żeby agresor nie przekroczył granic Rzeczypospolitej, żeby Polski nie zaatakował. Bardzo ważne jest wychowanie patriotyczne, bardzo ważne jest wychowanie w poczuciu właśnie obowiązku służby ojczyźnie. Stąd też i miejsce, w którym kadeci składali ślubowanie, też jest wyjątkowe. Jesteśmy na Górze Świętej Anny, na Opolszczyźnie, w miejscu, w którym ponad 100 lat temu powstańcy śląscy toczyli bitwę o przynależność tych ziem do Polski. Toczyli bitwę o to, żeby właśnie gospodarze tych ziem mogli rozwijać się, żeby mogli czuć się bezpieczni, żeby polskość tych ziem była utrwalona. Ważne miejsce ze względu na symbolikę tego miejsca. Stąd też uczniowie klas mundurowych, którzy swoim zdobywaniem wiedzy nawiązują do najlepszych tradycji szkół wojskowych, niewątpliwie taką słynną, najbardziej słynną szkołą wojskową była Szkoła Rycerska, która powstała w XVIII wieku. A więc w klasach mundurowych uczniowie zdobywają wiedzę, ale także kształtują swoje postawy, postawy patriotyczne, postawy służby innym. Miejsce jest wyjątkowe, jak powiedziałem, ze względu na pomnik również, który w tym miejscu stoi, który upamiętnia czyn powstańczy, powstańców śląskich. Powstania śląskie były niezwykłym wydarzeniem. Trzy powstania śląskie zakończone zwycięstwem, zakończone tym, że Śląsk był w Polsce, choć podzielony, ale był w Polsce. Części wówczas po I wojnie światowej, dziś w całości jest w Polsce. A ten pomnik, który upamiętnia czyn powstańców śląskich, ten pomnik stanowi bardzo ważny znak właśnie polskości tych ziem. Proszę Państwa, ten pomnik będzie zmodernizowany w sensie takim, że będzie poddany rewitalizacji. Całe to miejsce zostało powierzone w opiece Wojsku Polskiemu, szczególnie Brygadzie Logistycznej z Opola, a więc gospodarzem tego miejsca jest Wojsko Polskie. Nie przez przypadek, jestem o tym głęboko przekonany, że właśnie zarządzając tym miejscem, dbając o to, żeby to miejsce było godnie utrzymane, też oddajemy hołd powstańcom śląskim, nawiązujemy do tradycji, które stanowią o naszej tożsamości, o naszej tożsamości narodowej. Jeszcze raz gratuluję wszystkim kadetom złożonego ślubowania. Jeszcze raz dziękuję waszym rodzicom obecnym tu na tej uroczystości wychowania was w duchu patriotyzmu i poczucia służby. I życzę wam, żebyście zdobywali wiedzę, żebyście kształtowali swoje postawy i żebyśmy za kilka lat mogli spotkać się na uroczystościach, kiedy będziecie już żołnierzami Wojska Polskiego. Wszystkiego dobrego.